A oto i bohater dzisiejszego odcinka. Saber w wersji 56 cm rozpiętości. Ja już się zorientowałem, że są trzy wersje. To jest najmniejsza. 260 gram do lotu. Tu było trochę takie wyzwanie, bo miał ważyć poniżej 250 i jest to możliwe, ale może jeszcze nie dzisiaj. Dużo nie miał szczęścia. Od tam, na tamtym drzewie gdzieś wylądował. Jak chcecie, to można to jeszcze zobaczyć na jednym z wcześniejszych filmów. Tutaj w środku mamy tak. EDF-ik 3S 30 mm, akumulator 600 mAh 3S, regulator 20 i odbiorniczek Eversky. I takie prawie 4-gramowe serwa. Za dużo na razie nie będę gadał. Wykorzystam fakt, że prawie nie wieje. Lecimy. Tutaj zgodnie z sugestią Louiego to zdejmuję osłonę do pierwszego startu. Z tej strony wieje wiatr, więc z tą stronę ustawię samolot. Jestem dobrej myśli, jakkolwiek. Okej. Nie zdążyłem go wytrymować nawet. O rady. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Chciałbym, żeby tak było. Kurczę, bateria mogła na pewno. Prawie na pewno wyleciała. Dobra, nie za dobrze. Znaczy, tragedii też nie ma. A few moments later. Drugie podejście. Ale wiem, co się stało. I... cóż... prawie cały! Trochę zmniejszę gaz. Nie będę mówił, bo dzisiaj to z tym, tak jak wspomniałem, może być problem z dźwiękiem. Dobrze. Czy on już jest wytrymowany? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale zimno jest. Nie, nie, w stronę drzew. Nie rób błędu tego twojego większego brata. Dobrze, zmniejszony gaz. Taka trochę większa połowa. Wróć do mnie. Jest dobrze. Dobra, przód będzie do wymiany. Zresztą ja go chyba, nie pamiętam, ale chyba wkleję go w taki sposób, żeby dało się go wymienić. Dzisiaj bez akrobacji, ja jak jakoś chyba tak po takim starcie to nie bardzo mam ochotę. Spróbujemy jeszcze zmniejszyć gaz. Pierwszy start się nie udał, ale to przyczyną tej sytuacji to było to przede wszystkim, że idąc przykładem dużego, i to był błąd, miałem podniesiony ster wysokości. Bo tak w dużym do pierwszych startów było przyjęte, że troszeczkę musi być do góry. Mały nie. Mały musi być normalnie ustawiony, przynajmniej ta moja wersja. Mój egzemplarz. Bo widzieliście, jak to się skończyło. Natomiast no mała naprawa i już... i lata jak nowy. Oczywiście, że będzie kolejny lot. Jestem pod wrażeniem, powiem tak. Miałem pewne obawy i w sumie nie małe.
Jeszcze to dotrymowanie za mocno, z kolei w drugą stronę poszedłem. Chociaż też... Ale go zamiata. To tak, troszeczkę ten wiaterek wieje, więc tutaj nie ma co się dziwić. Samolot jednoręczny, jak ja to mówię, do polatania koło nogi. Raczej było, tak jak widać, to taki dość szybki. Akumulator 3S. Ciekawi mnie, ile wytrzyma, chociaż tak, ze względu na właśnie na walkę z nadwagą lub z wagą, nie ma pikacza, więc za chwilę będę lądował. Ba, powiem więcej, chyba pójdę na drugą stronę drogi, bo tam z kolei jest równiej. Chociaż i tak już przód jest do zmiany, no ale dobrze, nie będziemy go nadwyrężać. Jestem ciekaw, a właśnie, a jak tam z szybowaniem? Wyłączamy silnik. Oj, 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 oj! A to jeszcze może być kwestia środka ciężkości. Chociaż ustawiony był, bym powiedział, prawidłowo. Ale tu mamy samolot z kategorii beta testów. Bo chyba on nie jest dostępny. Nie wiem, kiedy będzie dostępny. Ale to jeszcze powiem przy okazji omówienia. Okej. No to co, lądowanie. Na siebie. A, i wylądował. No dobrze, dziecinko. Ja jestem z ciebie zadowolony. Dobrze jest. Okres zimowy nie sprzyja lotom. Zgrabiały mi paluchy. No, niecałe 3 stopnie. Jeżeli w ogóle 3 stopnie, miało być w ogóle na minusie. Także loty w takich warunkach, to już wiemy, to nie jest dobry pomysł. A jednak odbył się dziewiczy lot Sabre, wersja 56 cm rozpiętości. Ja początkowo używałem określeń mini, normal, nie, jak okazało się po rozmowach z rodzicem, są trzy wersje, jedna jest 56 cm, druga ma 63, a później jest chyba 838, tego już widzieliście u mnie. Maleństwo, zaczęło się słabo, ale teraz tak, tutaj kilka słów. Ten samolot wyszedł, waga do lotu przy napędzie 30 EDF z napędem 3S 261 gram. 261 gram do lotu ten samolot ma. To jest w sumie mało. Zadanie było zejść poniżej 250. I jest to możliwe. Sądzę, że zdecyduje się po tym locie na wydrukowanie, może nie szybko, ale w którymś momencie kolejnej wersji, bo ten został zrobiony tak troszeczkę tak, zgodnie z zasadami, trochę dopancerzony, żeby nie był zbyt wiotki, żeby nie było problemów. Mam nadzieję, że ten przód przykleiłem tak, że uda się to odciąć, a jak nie, no to w zasadzie to nie będzie pierwszy raz, kiedy jakaś tam będzie naprawa robiona. Tak, to jest chyba... Tak, tak, on był przewidziany do wymiany. To jest dobry pomysł, jakbyście drukowali takie samoloty. Słuchajcie, przy wadze rzędu 250 gram, no to tak jak z dronami, tu nie ma prawa nic się stać poza miejscem uderzenia. Zobaczcie, tutaj jest cały ten samolot, nic nie uległo uszkodzeniu. Żadne skrzydło? Oczywiście spadł przodem, uderzył. Myślę, że ta bateria powinna być jednak troszeczkę bardziej do tyłu. No ale to następnym razem, to tak off top. Wracając do przodu. I jego celowo nie drukowałem jakoś jako mocą wypełniony. On miał przyjąć to uderzenie. To miała być strefa zgniotu. I tak się stało. Kurczę, no przewidziałem to, tą sytuację. No wiadomo, że tego się nigdy nie chce, żeby to nastąpiło, ale... Została przewidziana i wszystko zadziałało zgodnie z przewidywaniami. Pięknie, to jest mega. Co do samego samolotu, w zasadzie fajna konstrukcja, dobrze zrobiona.
I co? No jak widzieliście, całkiem jakoś tak latająca dość przyzwoicie. 4 minuty, 4:30, no niech będzie realnie 4 minuty lotu. To znaczy ja mam, mierzę czas otwarcia przepustnicy. Także około 4 minuty lotu i wylądowałem, nie ma żadnego bipera, ani nie mam miernika baterii, ale to sobie sprawdzę w domu. Jestem aż ciekaw, jak ta bateria wygląda teraz po tych 4 minutach. To mi też da pogląd, bo ze względu na niską wagę i tutaj walkę z nadwagą, bo zobaczcie, nawet tutaj przy odbiorniku została zdjęta obudowa i wylutowałem piny z przodu, żeby to wszystko jak najmniej ważyło. To no, pikacz nie wchodzi w grę. No chyba, że znajdę. Wydawało mi się, że kiedyś miałem takie mikro pikacze, ale to dawno mi to, jak to uciekło gdzieś tam w czeluściach szafy. Ostatnie spojrzenie na Sabra. 560 w zasadzie, bo ja mówię 56, ale on będzie w oznaczeniu pewnie 560 mm. Tu jest jeszcze to. Ta pokrywka, momencik, do kompletu, to wszystko gra, działa, zimno jest. Mam nadzieję, że, no nie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że następny lot będzie przy wyższych temperaturach, bo po prostu ich się na tą chwilę nie spodziewamy. Okej, okay. Kończę ten, właściwie przedługi moją mową film, ale jestem bardzo zadowolony. Radny. Takich dużych tu jeszcze nie było. Jestem bardzo zadowolony. Bo udało mi się przewidzieć możliwy problem i wszystko zadziałało zgodnie z przewidywaniami. Ta część zostanie wymieniona, żeby nie było, to zrobię w innym kolorze, a przynajmniej postaram się pamiętać, żeby zrobić w innym kolorze. No i cóż, linki, jeżeli takie już się pojawią, będą w opisie filmu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mnie w działalności, wspierają kanał. Za dobre słowo dziękuję, za komentarze. Zapraszam do sekcji komentarzy i do następnego filmu. Cześć!